Hamulec. Mały awariat. Puść ten hamulec. To jest brudne. Nie, nic się nie stało. Trochę ogon dostał. Tylko dostał. O Boże. Co, jeszcze się karmiesz? Na razie nie. Muszę odetchnąć, bo aż... Siema, siema. Klaudia będzie jeździć MRF-ą. Wystawiaj ją. Dasz radę? Witpilen za duży. 400, no to może RMF-a będzie dobra. Paliwa nalejemy. W ogóle sprawdzimy. Tutaj stópkę. Nie ma paliwa, no. No nie ma paliwa. A jak to widać? Nic nie widać. Jak nic nie widać, to znaczy, że nie ma. Może tak, żeby mi było widać, co? No staram się jak mogę, ale wiesz, że ja to... Kamerzysta jest ze mnie jak... Trochę tego paliwa nalejemy. Nie, no... Ale malutki. Ciężki, no. No swoją wagę musi mieć. Silnik rama tutaj, na tym okre. No i tu to bez, o, bez problemu. I co? Fajnie się siedzi, co? No a jak to się go odpala? To to już pojadę na takim malusim. Jak się go odpala? Już przechodzimy do sedna. Tutaj musisz mieć włącznik w dół. To? Tak. Na dół? Na dół. A tu nie trzymam? A gdzie jest hamulec? Tu jest hamulec. A sprzęgło? I tu. Sprzęgła nie ma, to jest automat. Guzik. Na dół, tak. Tu. Kranik trzeba dać na dół. To co Kuba nie mógł, nie? Tak. Tutaj jest sanie. Nie? Dobrze. Teraz jest kopka. To jest kopka? Wysuń sobie. To? Tak, ręką. Ręką. Na bok? Na bok. Gdzie? Tak? Tak. Jak? Tak? No tak. No teraz trzeba kopnąć. Do tam? No, na dość na hamulec. No. I musisz go kopnąć. Mocno. No nie idzie. Mocno! No ze stojącego, no. No coś tu... Mocno, aha. Raz za mocno. O Jezu, no co inny kopnę, widzisz, jak biega. Puść, puść kopka, puść ją. No i chodzi. Teraz musimy poczekać, aż się rozgrzeje trochę. Jeszcze raz. Na stojąco, tak, dobrze. Mocno. O, nie mam mocno siły i podpuścić trzeba, nie? Żebyś nie trzymała tam czasem, nie? I od razu puścić? Tak, jak zapalić. Jeszcze raz. Dobrze. Super, jak na pierwszą kopkę, no to zawodowo. O Boże, to lepiej jak jarometa zapalasz. A czemu to tak ciężko? Tutaj jest gaz. Pójdź hamulec. Przygazuj troszkę, lekko. To mi się nogi moje tu panią. A gdzie są te biegi, czy co? Jak
Jeden jest bieg na dół i od razu jedziesz. I w automacie dalej jest. A jak chcesz, żeby nie było biegu, to musisz do góry. Bardzo to skomplikowane. Albo nadusisz hamulec, albo tu wyłączysz i stanie. Dobrze? Dobrze. Czekaj. Gazu. No, to trzeba było. Jeszcze raz. A to musisz to wyłączyć, tak? No, później się wyłączy. Mocno. Raz, a mocno. No ja wiem, no próbuję. No, ale ja tłumaczę po prostu, żeby nie było... Nie mam już siły w tej... Dobrze. Chcesz spróbować ruszyć, czy nie? No tak. No to dobra, no to na dół. Co? No, dźwignia biegów, tak. I co? No i jedziesz. A potem dwójkę, to jest jeden bieg, czy tu jest jeden? Jeden, sam się przełącza, już nic nie robisz. Przygazuj troszkę. No i teraz jedynka. Jedynka. No i gazuj. Ale nie za mocno, bo cię wyrwie do góry. Ale mam jedynkę, no i nie jedzę. Mam czy nie mam? Może nie mam? No nie ma. Teraz. Ale lekko gazu, no nie za mocno. Ale nie jedzie. Mogę ja? No teraz. Nie jedzie jeszcze. No. Nie jedzie. To trzymaj, ja zobaczę. Ale się flak na oponie zrobił. Co? Flak się na oponie zrobił. Jak no bo ja jestem ciężki. A jak ja siedzę, to tak się nie zrobiło? Nie. O. O. Usiądź sobie przejedziesz. To trzymam ci na hamulcu, bo jest na biegu, wiesz? No trzymaj na hamulcu. Przekręciłeś! No! Dobra, weź się. Dobra, usiądź. Nie, to ty mi przekręciłaś rękę! No! Ale on to zrywny jest! No, a co? Nie, weź to... I puść tylko ten, nie gazuj! Boże! Puść tylko... Mały awariot! Puść ten hamulec. Ale puść go! Puszczam go! No i trochę gazu, lekko. Widziałeś, co on zrobił? No widziałem! No zobacz, jaki zrywny! I co, jak? Możesz nogi szeroko trzymać, jak ci nie pasuje na ziemi. No i Klaudia umie jeździć! Tu skręcaj! Powoli, bez gazu. Nogę wystaw. Dobrze. No i teraz. Ale mnie nie trzymaj, bo mnie przewróci. Brawo! Ale on jest za szybki dla nas. No za szybki jest, no. To nie gazuj. No muszę. A na koło dasz? Coś tu się pali. Hamulec. Albo zakręcaj. Tu zakręcaj. Nogę wystaw, tak? I tu skręcaj. O Jezu! Thank you.
to go trzeba na luz. Już szybciej nie pojedzie? To już było najszybciej? Co? Co? To już było najszybciej? No. O Boże! To jeszcze się karmiesz? Na razie nie. Muszę odetchnąć, bo aż... A jak go się na ten luz daje, żeby on... Bo widzisz, bo ja puszczam, ale wystarczy lekko, że go tą manetką zrobisz i on aż... Widzisz, co on robi. O Jezus. Fajnie, podoba mi się. Czyli o, to od razu najlepiej tu wyłączać. No. I tu kranik. Chcesz na jednym kolesie tak spróbować? Nie, no już tam tylko... Ale tam już spróbowałam. Jechałaś na jednym kole. Takiego odcinka to jeszcze nikt nie miał. Jak wrażenia? O, teleportacja? Nie, no bo się bałam, że coś mu się stanie. Mhm. Się wywalił. Zobaczymy, jakie zniszczenia. Nie ma. Tu jest troszkę obłosiu. Nie, to brudne było. No, to zakurzone. No na szczęście. Tu wszystko gra. Tu wszystko gra. Sznurowadło mi się w ten zawinęło. Co? Pod nóżek. O. Ja jestem zadowolony z tego. Słuchajcie, kupuję Pita 140 MRF. Dla dorosłych, czyli? Dla dorosłych. Dla wariatów dorosłych. Dla takich jak ja. No bo teraz patrz, bez gazu to już go ciężko podnieść. Widzisz? Mhm. A z gazem idzie. Sam poszedł do góry, Boże kochany. Dobrze, że taki aż nie za ciężki. No, teraz jest luz. No to gaz jest do góry, a luz jest... Nie wiem. Nie wiem, jak jest tutaj. Gorące, uważaj, bo ta rura jest ale gorąca. Ja tu dotykam. To jest brudne. Nie, nic się nie stało. Trochę ogon dostał. Tylko dostał. Ale jak to z młodym rajderem. No i widzisz, ma takiego... już do tasty. Takiego nie mogłeś od razu, widzisz, wziąć do testów. No, do te... Taki do testów. MRF. Filtr powietrza. No po prostu bajer, nie? Każdemu polecam MRF. O, kurde. Co? Widziałeś, jaka popsuta? Zobacz, co tu się stało. O, jeny. To nic. To nic. Wszystko ładnie chodzi. Hamulec ładnie działa. No kurczę, nic, tylko jeździć. Ja myślałam, że to wolniej będzie jeździć, to i tak szybko jedzie. No jest blokada, ale to jeszcze szybciej jedzie, no. Jeszcze. Tak. No nie wiem, ciekawe, ale z 5 dych pewno poleci. 15 koni to ma, no to niektóre większe motocykle nie mają tylu koni. 6 koni, przepraszam, 6 koni. No. To co? Przeżycia niesamowite po prostu. Nara, trzymajcie się. No, gadałbym tu wam, gadał, ale naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego motocykla. Nawet zauważyłem, że jak się rozgrzeje, to ten wydech bardzo fajnie chodzi. W ogóle fajnie chodzi, nie? Jak taka rasowa krosówka, nie? Tylko nikt mnie się nie pyta, ile to pali.
Nara, trzymajcie się.